Chciałem wejść w struktury, ponieważ dla mnie i dla nas tego typu ludzi, którzy półtora roku było nie było, byli odizolowani. Przeszli przez ten okres stanu wojennego w więzieniu, nie wiedzieli, co to jest, z czym się to je, bo to są pierwsze dni, w związku z tym myśmy nie wiedzieli. Myśmy byli świadomością i uczuciami, postępowaniem, tak jak w 81 roku 13 grudnia. Tak jak do tego, czyli wolność, swoboda, rewolucja, a tu nagle okazało się, że półtora roku ludzie inaczej działają, koledzy inaczej postępują. Stop, stop, mówią powoli, Marek, nie spiesz się, bo ty masz ogony, ty masz tego, ty odpocznij, ty już swoje zrobiłeś, ty nie tego. No i to człowiek nie wchodził już tak głęboko, a potem już różne dzieje losowe różnie się układały. Odsuwanie od działalności, bo struktury działały na innych zasadach, inaczej funkcjonowały w podziemiu, związek inaczej działał. Jedynie można było chodzić na msze do kościoła i tam brać udział w takich różnego rodzaju spotkaniach, ale bezpośrednio nie. Ponieważ byłem, nazwijmy to, młodym żonkisiem, nie, no, też może tak od siebie specjalnie powiem, że nie chciałem już płynąć, bo jak raz odsunąłem, drugi raz odsunąłem, to jest człowiek zniechęcany. To zacząłem szukać pracy. Pracę znalazłem w firmie polonijnej, zagranicznej, którą mi załatwiła nasza sekretarka z MKZ-u, której z kolei żona, pracując w ZUS-ie, pracowała w kontroli zakładów pracy i między innymi właśnie tam kontrolowała ten zakład. I powiedziała, że taki powstał zakład, zna tego kierownika, więc załatwia jej tam tą pracę. A ona z kolei potem po wyjściu, ja jeszcze oczywiście po wyjściu z więzienia szukałem pracy w wszystkich zakładach w Tarnowskich Górach, gdzie tylko jakikolwiek tylko zakład funkcjonował. Szedłem z kierowaniem z pośrednictwa do takiego zakładu potrzebowali, czy tokarzy, czy pracownika fizycznego, już nie miało to dla mnie żadnego znaczenia, byleby jakąś pracę dostać. Oczywiście wilczy bilet ciągnął się.